witajcie. Tym razem się pobawimy. Ciągle ulepszenia, dopracowania. Słuchajcie, ja już wiem, co trzeba ulepszyć, polepszyć. A dziś użyjemy spawarki transformatorowej Mostek 100A 1000V. W co powątpiewam, ale pobawimy się dzisiaj. Idziemy na maksa. Co ten generator potrafi? Czy po prostu nie wytrzyma? Czy zrobi robotę? Dajcie mi chwilkę, tylko ustawię statyw. Słuchajcie, jestem już gotów. Trzymam butelkę, już uruchamiam stoper. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Podejrzewam, że jeszcze szybciej niż poprzednio. Stoper gotowy. O, tak wam trochę pozasłaniam, ale jestem zmuszony. Spawarka uruchomiona, ale start, elegancki start. Już się dzieje, już się dzieje. Jest wężyk bardzo miękki, więc naprawdę fajnie to wszystko pokazuje, że działa. O, super, super, super. Czy było szybciej? Tym razem była butelka pełna wody. Ona ma równy litr. Jeszcze chwilka, jeszcze chwilka, jeszcze chwilka. No, nie będzie troszkę szybciej, ale są potem problemy. Stop. Ale wybogotało. No, podejrzewam, że wcale źle nie było. Już włączam. Słuchajcie. Wynik był bardzo podobny co do akumulatorów. No, czyli nie wiem, ile dokładnie dał akumulator, ale było powyżej 30 A. Tutaj akurat spawarka była ustawiona na 50 A, więc wynik był bardzo podobny, przez co akumulatory bardzo szybko padły. Więc co ja będę dużo mówił? No, brakuje już mi wytłumaczeń, ale powiem, że tak, trzeba generator powiększyć. Troszkę tam, nie wiem, ulepszyć cele, nami dodać cele, żeby tych amperów dużo nie zjadało. To była teraz taka zabawa. Ale przez zabawę zobaczyłem, że coś jest na zasadzie silnika, tak? Im więcej paliwa, im więcej powietrza, tym więcej mocy. Tak samo, im więcej volt, im więcej amper, tym więcej, no, gazu. Ale tak nie może być. Akumulator nam wydoi, zasilacz się spali i znowu jest wszystko na moim karku, tak? Żeby ten wynik osiągnąć, żeby, no, zasilanie wytrzymało, ale powoli ku dobremu. Może jak się uda, że powiększę generator, przy tych 15 amperach da więcej gazu. Ale też jest jedna rzecz. Sprawdźcie sobie w internecie kaloryczność benzyny, a kaloryczność wodoru. To też jest ważne. Niestety wodór jest o wiele, wiele mocniejszy, więc może się okazać, że do napędu jakiegoś silnika lub do oszczędzania może po prostu, no, tego wodoru być mniej potrzeba, tak, niż benzyny. Cele, no, można tak ustawić, żeby dawał sam wodór, będzie efekt mizerny. Ale jeśli chodzi o silniki gaźnikowe, bez jakichś tam sond, lambda, no, po prostu ten efekt może być dobry, tak, że możemy sobie sami ustawiać. Na przykład silnik od, nie wiem, kosiarki, silnik od generatora prądu twórczego, to może pomóc. Nie będę was zanudzał, postaram się zrobić jakiś kolejny ciekawy test. No cóż, trzymajcie się.